Dzień dobry Państwu, ARTV Chicago w Radiu 1490 WPNA. Witam Państwa. Jak co tydzień chciałbym zaprosić nie tylko do słuchania naszej audycji, w której omawiamy co ciekawego firma telewizja internetowa ARTV Chicago w tym tygodniu zaprezentowała. A więc osoby, które chciałyby też zobaczyć nasze materiały wideo, zapraszam do włączenia telefonów komórkowych, laptopów, czy tabletów, czy też po prostu komputerów domowych i proszę Państwa, trzeba wpisać www.radiowizja.us i wtedy będziecie Państwo mogli uczestniczyć w naszym programie także na wizji i zobaczyć programy i transmisje, które wykonaliśmy w minionym tygodniu. Chciałbym, abyśmy zaczęli od bardzo ciekawego spotkania, które miało miejsce w konsulacie RP w Chicago. Proszę Państwa, gościliśmy Puchar Stanleya, to znaczy polski masażysta, który od 20 lat zajmuje się drużyną Black Hawks, przywiózł puchar do konsulatu i tutaj mamy fragment właśnie tego spotkania, w którym wzięło udział wielu dziennikarzy, a także fanów tej drużyny hokejowej i chciałbym teraz puścić Państwu fragment, który rozpoczął wicekonsul pan Robert Rusiecki. W imieniu Pauliny Kapuścińskiej, konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago serdecznie zapraszam na nasze spotkanie z panem Pawłem Trylińskim, reprezentującym Chicago Blackhawks, którzy w tym sezonie dokonali... Było troszkę zamieszania, wszyscy chcieli filmować, no i też musieliśmy się przedzierać do tego, aby zobaczyć puchar Stanleya bez pleców pozostałych dziennikarzy z polonijnych mediów. We are hosting Mr. Paweł Kryliński, representing Chicago Blackhawks and the Stanley Cup itself. Panie Pawle, bardzo prosimy o parę słów o tym sezonie. Widzicie Państwo naszego masażystę, który stoi i stan był jeden, pilnuje jakie były tego nastroje w ogromnego pucharu. A mówi się, że mistrzostw się nie wygrywa, jak się nie wierzy w siebie. Także mimo, że przegrywaliśmy 2-1 po meczu trzecim, to wiadomo, nikt wiary nie stracił, bo źle nie graliśmy. Także wiadomo było, wróciliśmy przegrywając 3-1 z Detroit Red Wings i wszyscy wierzyli w to, że jesteśmy w stanie... Oczywiście, jeżeli chcecie Państwo wziąć, obejrzeć bliżej, jak przebiegało to spotkanie, chciałbym powiedzieć, że podczas tego spotkania została wręczona koszulka z numerem 13. Właśnie oto jest ta koszulka z nazwiskiem pani konsul Kapuścińska numer 13. No i później wszyscy zaczęli robić sobie zdjęcia, więc... No było to bardzo fajne wydarzenie, że mogliśmy ten puchar obejrzeć, zrobić przy nim zdjęcia i jednocześnie dotknąć tego, czego paru milionom osób zebranych podczas prezentacji w downtown tego pucharu nie udało się tego zrobić. Także to była migawka z konsulatu. Robiliśmy to w ubiegłą niedzielę i mieliście Państwo teraz właśnie okazję wysłuchać i obejrzeć puchar z bliska, no jednocześnie koszulkę z numerem 13, którą otrzymała pani konsul. W poniedziałek mieliśmy, no tak jak co tydzień, też inne audycje, właśnie program z po bandzie, sportowe komentarze Przemka Garczarczyka i Przemek Garczarczyk no prawie, że z samolotu wysiadł, przyjechał do nas do studia i omawiał walkę Tomka Adamka, która była właśnie w minionym tygodniu. I tutaj chciałbym Państwu puścić
fragment wywiadu, który Tomek Adamek udzielił Przemkowi Garczarczykowi dosłownie zaraz po skończonej walce. Proszę Państwa, jeszcze raz gwoli przypomnienia, te osoby, które chciałyby oglądać naszą audycję radiową, proszę wpisać do Waszych laptopów czy telefonów komórkowych adres www.radiowizja.us. I teraz chciałbym puścić fragment właśnie naszego programu Po Bandzie, w którym usłyszycie Państwo wywiad z Tomkiem Adamkiem. Wywiad przeprowadzony jest z Tomkiem Adamkiem dosłownie na kilka minut przed, po zakończeniu walki, jeszcze w szatni, na gorąco. Prosiłbym o pokazanie tego wywiadu. 10 rund z Dominikiem Wójtem. Nie lubię się oceniać, bo jestem tylko zawodnikiem, jestem tylko człowiekiem, no, będę się popełnia, nigdy nie jest się idealnym, ale no, miałem spokojną walkę, zamierzone zagrożenia, parę razy zraniłem go. Oczywiście cały ten wywiad trwał ponad 5 minut, w związku z tym ja tylko chciałem Państwu pokazać i zademonstrować fragment tego wywiadu. Zapraszam do obejrzenia właśnie programu Przemka Garczarczyka Po Bandzie. No i wszystkie te programy możecie Państwo oglądać na stronie internetowej artvchicago.com. Jednocześnie, gdybyście odwiedzili na przykład stronę internetową Dziennika Związkowego, tam także Państwo możecie znaleźć ekran z naszym adresem i oglądać na bieżąco wszystkie materiały poprzedniego tygodnia, które są zainstalowane na tak zwanym autopilocie i te materiały idą po kolei. Ale oczywiście, jeżeli ktoś jest niecierpliwy, może wejść na naszą stronę artvchicago.com i w galerii wideo znaleźć sobie w poszczególnej kategorii wybrany materiał, który chcielibyście Państwo obejrzeć. Także to był wywiad z Tomkiem Adamkiem i był to program, który wyemitowaliśmy w poniedziałek. Natomiast we wtorek z cyklu programów Fitness dla mózgu tym razem spotkałem się z Lechem Figurskim, psychoterapeutą, i rozmawialiśmy na temat poczucia wartości i jego znaczenia. I tutaj też oczywiście dla tych, którzy mogą w tej chwili wejść na stronę www.radiowizja.us, zapraszam do wysłuchania i oczywiście obejrzenia fragmentu bardzo ciekawego programu z zakresu psychologii, no możliwe, że psychologii, socjologii, spraw związanych z naszym funkcjonowaniem w społeczeństwie, w związkach partnerskich, więc zapraszam do wysłuchania i obejrzenia. Znaczy, bardzo mi się podoba ten początek, o którym powiedziałeś, bo większość z nas teoretycznie wie, co to jest poczucie własnej wartości, ale zupełnie nie zdajemy sobie sprawy ani skąd ono jest, ani czym ono tak naprawdę jest. Jak sama nazwa wskazuje, to poczucie, to znaczy, że to jest gdzieś głęboko, to nie jest to, o czym myślimy. To jest coś, co czujemy na swój temat, nie zawsze zdając sobie z tego sprawy. Dlatego mimo, że wiele osób myśli sobie, że nie wiem, odnieśli sukces zawodowy, odnieśli sukces rodzinny, a mimo wszystko coś z nimi jest nie tak, to wynika głównie właśnie z tego, że poczucie własnej wartości nie siedzi w mózgu. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od początku, ponieważ to jest też coś, co robimy swoim dzieciom. Trochę karkołomne jest to, co powiedziałem. Zacznę może od początku. Leszku, a może jeszcze zanim zaczniesz... Oczywiście ja dalej nie będę Państwu puszczał całego programu, ponieważ zagadnienia, które poruszaliśmy, no, by wciągnęły i zajęły naszą dzisiejszą audycję radiową i jeszcze by zabrakło czasu. Program z Lechem Figurskim na temat poczucia wartości i jego znaczenia trwa około 40 minut, ale z tego, co słyszę, osoby, które oglądają ten program, oglądają go w całości bez robienia sobie przerwy, nawet na kawę. Z takich ciekawszych rzeczy, które ARTV Chicago w tym tygodniu realizowała, to było
była realizacja transmisji na żywo ze spotkania w jezuickim ośrodku milenijnym, ze spotkania małżeńskiego. No, taki tytuł był tej konferencji, spotkania małżeńskie. Dzień wcześniej małżeństwo, państwo Irena i Jerzy Grzybowscy zapowiadali tę konferencję i tu chciałbym państwu przedstawić fragment spotkania w kaplicy, gdzie państwo Grzybowscy przedstawili jakby temat, którym zajmują się od wielu, wielu lat i w tematyce, w zagadnieniach związanych z wzmocnieniem życia rodzinnego i jak najlepszych relacji małżeńskich. Celowo nie mówię relacji partnerskich, tylko proszę państwa relacji małżeńskich. Osoby, które chciałyby zobaczyć cały ten materiał, zapraszam na stronę artvchicago.com. Jeżeli teraz chcecie państwo obejrzeć ten fragment, który za chwilę zaprezentuję, no to trzeba wejść na stronę www.radiowizja.us. Ten dzisiejszy program radiowy oczywiście jest jednocześnie emitowany na żywo w internecie. Także puszczam teraz fragment zapowiedzi konferencji. Podejść na pustynię, aby być tylko, nie tylko sami z Panem Bogiem, ale także sami ze sobą dla siebie, żeby się zatrzymać w tym rozpędzonym świecie, w którym bardzo często dużo ze sobą może gadamy, rozmawiamy, ale o sprawach powierzchownych, codziennych, zewnętrznych, a nie o sobie. Tak, to był, proszę państwa, krótki fragment wypowiedzi pana Jerzego Grzybowskiego, więc no, warto byłoby obejrzeć i wysłuchać te materiały, ponieważ praktycznie one dotyczą wszystkich ludzi, tych, którzy są w związkach małżeńskich i tych, którzy w nich byli i tych, którzy mają być, aby zobaczyć, aby dowiedzieć się, jak naprawdę trzeba dużo włożyć wysiłku w to, aby umieć się porozumieć, aby na odpowiednim poziomie umieć się komunikować z naszym partnerem. Chciałbym teraz pokazać państwu fragment właśnie tego spotkania, tej konferencji, w której wzięły udział dwa małżeństwa, czyli państwo Grzybowscy i państwo Florczykowie z New Jersey. Na sali było kilkadziesiąt osób, które były zainteresowane właśnie tą problematyką. Ten materiał będzie dostępny od poniedziałku na naszej stronie, na stronie Ośrodka Jezuickiego. Myślę, że jest to znakomity materiał edukacyjny, także zapraszam do oglądania, a w tej chwili puszczę fragment tylko dosłownie z tej konferencji. Proszę włączyć swoje telefony komórkowe czy laptopy na stronę www.radiowizja.us. A teraz fragment. Małżeńskich, o których tutaj już na wstępie Ola i Krzysztof mówili, wspomnieli, że będziemy o nich mówić. Powiedzieli, że 35 lat to już trwa. Tak, rzeczywiście. To była zima 78 roku w Święto Trzech Króli, kiedy razem z Irenką brnęliśmy w wysokim śniegu, nieprzetartą drogą do miejscowości Pewel koło Żywca i tam do takiego niewielkiego domku w górach, gdzie z różnych stron Polski zjechało się 10 małżeństw i dwóch kapłanów, żeby przeżyć taki eksperymentalny, drugi już wtedy w Polsce, weekend. Nie było tam żadnych kazań, żadnych konferencji, prelekcji. Było dużo czasu dla siebie, dużo czasu na przemyślenie, porozmawianie we dwoje i tylko we dwoje. I to był kolejny fragment programu, który chciałem państwu przedstawić. W ciągu bieżącego tygodnia mieliśmy sporo pracy, więc jesteśmy zadowoleni. Chciałbym też przypomnieć osobom, które chciałyby na przykład zareklamować swoją firmę czy wydarzenie. Zapraszamy do współpracy.
przy okazji właśnie transmisji bezpośrednich do internetu zamieszczamy logo firm, banery czy też 30-sekundowe spoty reklamowe. One są pokazywane wielokrotnie. Jeżeli mogę zachęcić, to chciałbym zaproponować możliwość zaistnienia waszych znaków firmowych podczas transmisji bezpośredniej z turnieju golfa organizowanego przez Polish American Chamber of Commerce. Będzie to Golf Outing 16 sierpnia, czyli już w tym tygodniu nadchodzącym, i będziecie Państwo mogli na przykład podczas transmisji samego turnieju czy też podczas uroczystości rozdania nagród zamieścić swoje materiały promocyjne podczas naszej transmisji. Transmisja później zostaje zamieszczona na naszej stronie internetowej, a także na YouTube i na Facebook, więc oglądalność jest, myślę, że zadowalająca. No a jednocześnie wspieramy działalność naszej telewizji internetowej. I teraz chciałbym zaprezentować Państwu jeszcze jeden fragment z programów, które zrealizowaliśmy w tym tygodniu. Jest to najbardziej świeży program. Program, który odbył się dzisiaj. Gościliśmy przedstawicieli Fundacji Daru Serca i Muzeum Polskiego w Ameryce, czyli tego naszego w Chicago. Pani Ania i pan Andrzej przedstawili nam swoją propozycję. Można powiedzieć, że to jest jakby zapowiedź zbliżającego się wernisażu, który będzie miał taki charakter charytatywny. Oczywiście na celu jest wsparcie Muzeum Polskiego i oczywiście Fundacji Daru Serca. Jest to trzecia edycja tych spotkań. Tym razem wernisaż odbędzie się przez 7 dni, od 21 września do 28 września. My już mówimy o tym troszkę wcześniej, ponieważ zainteresowani artyści, malarze, fotograficy, rzeźbiarze, jubilerzy oraz artyści muzyczni, jeżeli bym mógł użyć tego określenia, mogą zgłaszać się do organizatorów, aby przedstawić swoje prace artystyczne i powiedzmy niektóre wystawić na licytację. Z tej licytacji dochód będzie przeznaczony na wsparcie obydwu organizacji. Więc ten program dzisiaj wyemitowaliśmy. Możecie go Państwo już zobaczyć na naszej stronie, na YouTube i na Facebook. I chciałbym puścić fragment wypowiedzi właśnie pani Anny i pana Andrzeja. Zapraszam do wejścia oczywiście na stronę www.radiowizja.us, żeby nie tylko słuchać, ale także zobaczyć. Proszę bardzo. Jak zrodziła się idea tego przedsięwzięcia i tej właśnie charytatywnej akcji? Może poproszę, właśnie nie wiem, kto był inicjatorem. Czy inicjatorem było muzeum, czy Fundacja Daru Serca? Kto wyszedł z tym pomysłem? Mi się wydaje, że tak, był wspólny wysiłek. Z tego względu, że Dar Serca Ziemia Połów organizuje różne imprezy charytatywne, fundusze, żeby zebrać fundusze na Dar Serca i mam bardzo wielu znajomych, którzy się angażują z polskim muzeum. Więc jak jakoś tak się spotkaliśmy, zgadaliśmy i powstała ten wspaniały pomysł. No właśnie. Także pani Ania akurat wypowiedziała się na temat Fundacji Daru Serca, a pan Andrzej kontynuował dalej rozmowę na temat właśnie tego wernisażu. Jakieś inne zabawy, jakieś coś nowego w muzeum, co by przyciągało więcej ludzi, innych ludzi, po prostu, żeby muzeum się stało żywą częścią społeczeństwa Polonii i całej Chicago. No właśnie, ja pamiętam. Tak, także proszę Państwa, to był fragment dzisiejszego programu świeżutkiego, więc zapraszam tych, którzy chcieliby bliżej poznać ideę trzeciej edycji projektu wernisażu charytatywnego, który wspiera Muzeum i Dar Serca. Proszę do odwiedzenia naszej strony internetowej artvchicago.tv.
CEOM i będziecie Państwo mogli obejrzeć program w całości i może zasponsorować, może przekazać jakieś swoje ciekawe, nie wiem jak nazwać, rzeczy z kolekcji do cichej aukcji, aby wesprzeć obydwie organizacje. I proszę Państwa, jeszcze jednym materiałem, który mieliśmy okazję w tym tygodniu wyemitować, to był program o historii współczesnej i program historyczny co tydzień prowadzi pani doktor Mira Modelska. Programy są no, w różnej tematyce. Z reguły pani Modelska przedstawia genezę powstania danej sytuacji, dlaczego na przykład był z jakich powodów, kto to zaaranżował, zamach na generała Sikorskiego, dlaczego, z jakich powodów, czy dobrze, czy źle była kwestia wybuchu Powstania Warszawskiego, jak wyglądały sprawy związane z historią Wołynia, no i tego typu rzeczy, czyli ta najnowsza historia. Ja Państwu puszczę fragment ostatniego programu, on był emitowany w dwóch częściach. Duże zainteresowanie zobaczyliśmy w tej tematyce. Tematyka dotyczyła relacji polsko-żydowskich na przełomie wieków. Pani doktor zaczęła już od XIV wieku, XVIII wiek do II wojny światowej, czas wojny światowej, no i później co się działo już w latach 50., 70. i w czasach obecnych. Puszczę fragment wypowiedzi z tego programu. Tutaj przywołuję. No, wtedy stosunki między nami były doskonałe. I tu na przykład pan Prusek w Chicago opowiadał mi, że kiedy oni wygłodniali no, z tej Rosji, no, ostatecznie dostali się, prawda, do Palestyny, gdzie mieli swoje obozy. No, byli wtedy, no nie wiem, niektórzy byli nastolatkami, niektórzy byli we wczesnych latach 20. właśnie w takim prostym sytuacji opisał, kiedy właśnie była Żydówka, sprzedawała owoce, po prostu taki stragan owocowy miała, jak zobaczyła te ich naszycia, że to jest armia brytyjska, ale Polacy, to powiedziała: z tego straganu możecie wszystko brać i nie wezmę od was pieniędzy. No a jednego sobie nawet podobała, no i ci chłopcy tak, to jest dla mnie wzruszające, czekali całą noc, bo się bali wrócić do obozu bez tego jednego brakującego. Proszę Państwa, to był właśnie fragment tego programu, jak słyszycie, nie tylko takie bardzo ważne daty historyczne i wydarzenia, ale także anegdoty, w tym przypadku jedna z nich opowiedziana przez panią doktor Modelską. Programy pani doktor Modelskiej cieszą się no, bardzo dużym zainteresowaniem, dużą popularnością. Mamy sporo informacji z Polski, że środowiska historyczne, dziennikarskie oglądają te programy i uczą się wiele nowych spraw właśnie z tej naszej ostatniej historii. Także to był przegląd naszych programów, które możecie Państwo oglądać na stronie internetowej ARTV Chicago. Dzisiejszy program, jak wspomniałem wcześniej, można oglądać także na stronie radiowizja.us. I jeszcze chciałbym teraz powiedzieć kilka słów. Wchodzimy na naszą stronę internetową Radiowizja, przepraszam, ARTV Chicago. I jeżeli wejdziecie Państwo na naszą stronę, to znajdziecie tutaj pozycje na pierwszej stronie dotyczące bieżących programów telewizyjnych czy też transmisji. Możecie obejrzeć wszystkie posty i informacje na temat naszych gości. Oczywiście wchodząc na kanał Studio Live, oglądając program, możecie Państwo wziąć
aktywny udział w tym, aby zadawać pytania czy pisać swoje sugestie na czacie. Oglądając program, z boku jest taki biały ekran i można wpisywać swoje sugestie czy też pytania i brać taki aktywny udział w tych spotkaniach. Na zakończenie chciałbym Państwu powiedzieć, jakie atrakcyjne programy i transmisje będziemy mieli w przyszłym tygodniu. No więc w poniedziałek w programie Po Bandzie połączymy się z Przemkiem Garczarczykiem na Google Hangout prosto z Moskwy, gdzie Przemek Garczarczyk w tej chwili dla amerykańskich mediów przygotowuje programy związane z konferencją prasową przed walką Kliczki i no, w związku z tym nie zdąży przyjechać do nas w poniedziałek. Połączymy się z nim przez internet, ale połączymy się, proszę Państwa, z nietypowego miejsca, nie ze studia, tylko z sali treningowej, w której Andrzej Fonfara będzie przeprowadzał swój kolejny trening. Także o godzinie 12 spotykamy się w klubie bokserskim i łączymy jednocześnie z Przemkiem Garczarczykiem. Po Bandzie zapraszam o godzinie 12, o godzinie 2 program Poza cenzurą Ewy Staniszewskiej. Gościem, nie chciałbym tutaj zdradzać, będzie znakomita postać, która wszystkich zapewne zainteresuje swoją historią życia. We wtorek w ramach gospodarki i biznesu przedstawimy Państwu z naszego studia spotkanie promujące właśnie golf outing, ten turniej golfowy, i będziemy gościli pana Bogdana Pucztę z Chamber of Commerce oraz Tomka Startka, który jako miłośnik golfu przygotowuje to wszystko z ogromnym rozmachem. Jak wiemy, w tym turnieju, który będzie 16 tego miesiąca, będzie do wygrania 20 tysięcy dolarów, będzie do wygrania samochód, telewizor plazmowy. Kto gra w golfa, wejdźcie na stronę Polish American Chamber of Commerce, zobaczycie ten turniej i możecie wziąć udział w turnieju lub oczywiście w części oficjalnej Business After Hour. W środę mamy ponownie fitness dla mózgu, także kolejne sprawy związane z naszą osobowością. W czwartek historia dr Modelska, w piątek właśnie będziemy robili transmisję bezpośrednią od godziny 12 z pola golfowego i później oczywiście będzie rozdanie nagród, ale co najciekawsze, o godzinie 6 wieczorem będziemy przedstawiali fragmenty zakulisowe tego, co będzie się działo na White Sox, na stadionie w Chicago, gdzie walczyć będzie Artur Szpilka z Molo i Andrzej Fonfara z Campillo. Także tu będziemy pokazywali fragmenty. Oczywiście w ciągu tygodnia nie mamy jeszcze planu informacji, ale będziemy na konferencji prasowej oraz na ważeniu. Też na żywo będziecie Państwo mogli to oglądać. No i oczywiście w sobotę kolejny program Radio Wizja na fali WPNA 1490. To byłoby na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jeszcze raz na stronę artvchicago.com sponsorów chętnych do robienia realizacji telewizyjnych w internecie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia za tydzień.